Nagrywa się dalej? Tak, nowa wersja. Co? Nowy odcinek. Aha. Czyli zadowolony po targach? No tak, tak. Mieliśmy fajne towarzystwo, mieliśmy, wiesz, chłopaków z Taurusa, Adama i Piotra, Krzysiek Błaś też tam, fajnie, że przyszedł. Tomek Andrzejewski. Był Tomek Andrzejewski, wreszcie mieliśmy się okazję poznać, pozdrowienia Tomku. No i wiesz, było, wiesz, Tim Mills z Bernacle wpadł na stan, pogadaliśmy trochę o przetwornikach, o życiu, wiesz, Billy Sheehan wpadł na stan. Zaśpiewał piosenkę. I pograł na moim basie, co mnie bardzo ucieszyło, dając mi ciekawy feedback. Powiedział, beautiful, beautiful, mate. Ja. Nie, tak powiedział, jest to nagrane, można zobaczyć. Faktem rzeczywiście muszę w tą stronę bardziej uderzyć i zrobić jeszcze basy czterostrunowe. Jakiś jeden, bo ludzie się o to pytali. Ten śmiał się, no, to po co tak przyszedł, tak, co, pięciostrunowa, po co ta piąta struna? No, nie mu widać, nie trzeba, nie? Nie no, przecież ma pięciostrunowego basa też, nie? Bekę no, podejrzewam, że on ma nie jeden bas pięciostrunowy, tylko ma ich wszystkich pewnie ze 100. Bekę se cisnął z ciebie tam, wiesz, grubą, nie? Ale już ci wszyscy ludzie się dobrze postarzeli, jakbyś, kurczę, mi nie powiedział, że to jest Billy Sheehan, to już bym go nie poznał, mimo że widziałem go rok temu na koncercie. Aha. A na koncercie jest to inaczej. On, wiesz, też trochę taki był, że się trochę tak ubrał, nałożył tak czapkę, żeby nie do końca było widać, kim on jest. Ale on tak widać. Zawsze tą czapeczkę tak? Nosi. Oczywiście, że no tak. Chyba, że tak. No w zeszłym roku, jak grałem na Bloodstocku, jak grał Mr. Big, no to byłem popatrzeć, to dokładnie tak samo wygląda. Tą samą koszulę chyba miał. Aha. No więc, wiesz, to jest jego image taki. Ta czapeczka, wiesz, taka śmieszna, skrzywiona lekko w prawo, w lewo. No ale to jest Billy Sheehan, nie? No to jest ta jego, wiesz, ten jego image, nie? Ale facet umie grać. No. Ja też bardzo zadowolony po tych targach. No właśnie, jak mam u ciebie. Mam nagrane zajebiste materiały. Ty tam poznajesz jakichś mega youtuberów. Twoja liga, albo raczej twoja branża, nie? Gdzie ta moja liga, no wiesz, ja tym no bardziej jeszcze, jak mówiąc po angielsku, to już w ogóle nie moja liga, bo mój angielski kanał, a Navigated Channel, channel for all those guitarists who cannot play the instruments, but they love to turn the knobs. To patrz, kat przed nami jedzie. Spójrz na wielki! Pozdrawiamy kata. Ko którego? No. Są dwa. Muszę się wybrać do Luczyka, kurczę. Tylko to jest tak daleko, ja pierdolę, nie? A już mi tak trują, weź zrób z Luczykiem. Mam tam namiar przez takiego Dominika do niego. Aha. Zresztą Dominika, który ma gitarę od Licy i gitarę od KK Downinga, nawet dwie, więc zazdro. W każdym razie, no mam tam namiar, ale on, kurwa, mieszka gdzieś tam w ogóle za Manchesterem, czy gdzieś, no to jest taki w ogóle, to jest wyprawa, jak, wiesz, jakbym do Łodzi miał lecieć prawie, nie? I tak mi... Od ciebie tak. 4 godziny drogi, no, M1-ką do góry, tak, potem wiesz, w lewo. Średnio mi to tak pasuje, nie? Natomiast na pewno Luczyk to jest, kurwa, kopalnia wiedzy brzmieniowo-gitarowej. No gościu jest, kurwa, UB-em, nie? Jak się go słucha, no to słychać, że on wie, co mówi i zna się na tym, no. To tak woli kata. Ale katy są dwa, nie? To jest beka. Dwie batuszki, dwa katy. Ale i tak, co najważniejsza informacja, Wacuś, Machine Voguing Head, to jest grubo, nie? To jest po prostu... To się fajnie to ułożyło. Zajebiście. To popcorna napisałem, ty, no Wackowi się trochę udało, nie? Fajnie, a popcorn to jest tylko początek. A ja ale mówię, no kurwa, więcej, mówię, to co teraz, Metallica, a on nie, stąsi. Kurwa, Wacek w stąsach, kurwa, no nie wyobrażam sobie tego jakoś. Dałby radę, to się wiekowo by może trochę odpadał, nie? Imidż by zaniżał, nie, no przecież, kurwa, albo zawyżał, nie wiem. Myślę, żeby go tam, wiesz, pierwsze 4 kreski kokainy od, kurwa, Keitha Richardsa zabiły, nie? To wie. Popite, wiesz, flaszką Jacka Danielsa. No, a nie, fajna wiadomość, fajnie, że nie, ale wracając do targów, no to ja tak, rzeczywiście, no nagrałem sobie króciutki, sprawdźcie na kanale angielskim, nagrałem sobie króciutki wywiad z Henningiem, czyli HP42, z Andym, z The Guitar Geek, czyli dwóch naprawdę bardzo wielkich angielskojęzycznych youtuberów. Musieliście na kawę zatrzymać, no mów dalej, no.
Dalej mam wywiad z Trevem Wilkinsonem na angielski kanał, mam wywiad z Patrykiem Jamesem Eglem na angielski kanał, mam fajną rozmowę z człowiekiem z Kiss My Strings, który robi tytanowe te wiesz, mostki, tam flajdrozy, kostki, takie tam, znaczy w sensie te siodełka, no wszystko z tytanu, sama, ile tam mówię, 400? 400 euro za ten, za płytę, płytę tą, za samą do płytę do Floyda, nie, także tam nie, tanio nie jest, no ale tytanowa, no to z kosmosu musiał ściągać metal, nie? Podobno, żeby z kawałka tam tego klocka tytanowego wyciąć, to no, trzeba jakieś 2 godziny na to, no. Że normalnie to idzie dużo szybciej i to powoduje, że to determinuje, wiesz, po prostu zużycie tych... Rzeczywiście wyglądało to zawodowo. Mam stary, zajebisty materiał o takiej nowej gitarze LAG. Chłopaki, jak się nie wiem, jak się nagrał dźwięk, bo to nagrywaliśmy tymi krawatowymi, więc tam jak gitara się nagrywała, to nie wiadomo, co z tego wynikło. Nie słyszałem jeszcze tego, natomiast zrobili gitarę taką, że wbudowane ma efekty gitara akustyczna i bez kabla żadnego, bez niczego, po prostu grasz na przykład sobie z Chorusem albo z Phaserem na pudle z pudła, nie? A, tak jakby plugged, unplugged jest. Więc to bardzo, bardzo ciekawe. No mam polskie wywiady z Krzyśkiem właśnie Błasiem i z Tomkiem Andrzejewskim. Nie rozmawialiśmy o gitarze z kebaba, znaczy z tych z chińskich zupek. Rozmawialiśmy poza i go opieprzyłem, że to baciewie. Ale chyba o tym tam sobie nie gadaliśmy. Natomiast bardzo zajebisty człowiek, zarówno Krzysiek, jak i Tomek. Naprawdę mega, mega ludzie o wielkiej wiedzy, o wielkiej pasji. Tomek to już w ogóle jest naprawdę gruba pasja, więc pasja w Warszawie. Natomiast jestem z tego mega zadowolony. Powiem Ci, że mam chyba 1100 takich 5-7-sekundowych fragmentów do zmontowania. I no generalnie będzie materiał na mój kanał, będzie materiał po angielsku na kanał Another Guitar Channel, no. I będzie materiał też dla magazynu Gitarzysta na ich kanał, więc trzy filmy. Najprawdopodobniej to w ogóle zrobię tak, że podzielę to chyba na 2 części w tym momencie, bo nie sądzę, żeby ktoś komuś się chciał oglądać, bo mimo, że to są takie 5-sekundowe wstawki, no to wiesz, tam każdą gitarę starałem się tak nakręcić, żeby była główka, body, całość, nie? Plus jak zobaczyłem jakieś tam fajne fragmenty, no to też te fragmenty. No i to wiesz, no to tak na gitarę wychodzi z pół minuty czasem, no to a tych gitar tego, tam było trochę, więc jak się tego zbierze, to wyjdzie, więc chyba tak się zastanawiam, czy nie podzielić w ogóle na 3 sekcje, czyli gitary elektryczne, gitary akustyczne i potem elektronika, czyli wzmacniacze z efektami. No. Jeśli chodzi o wzmacniacze, to jeszcze mam zajebiste 2 wywiady. Z Erykiem Labogą, z tym prawdziwym Labogą rozmawialiśmy. Aha, no myśmy rozmawiali, ty rozmawiałeś. A ja też muszę powiedzieć dziękuję do Eryka i tej firmy, bo dzięki temu, że mogliśmy też przetestować jedną z gitar na ich bardzo fajnym wzmacniacze Hector, to udało się właśnie ją chyba dzięki temu nawet sprzedać. Super wzmacniacze, no, fajna sprawa. Wzmacniacz był taki, że się pierdolnęło akord od razu pierwszy. No, i taki w ogóle sound jest, nie? Hektor rozwala, także Eryk, błagam, wyślij mi 2 Labogi do testów. Zapłacę Ci, ja Ci zapłacę, już wyślij mi. Jest nagrane. Jutro mam wzmacniacze, jeszcze nie opublikowane, już jest. Nie, nie, ale naprawdę, te Diamond Soundy i ten Mr. Hector po prostu rozwalają. Mam zajebisty wywiad nagrany z Partyzantem też. Partyzant, mistrz tappingu w Polsce, więc bardzo zapraszam. I jeszcze mam jeden wywiad. Kurde, ile tego, ładnie tego natrzaskałem. Stary, zrobiłeś tego tyle, przecież nie było Cię cały czas na stadzie. No wie, przepraszam od razu za nie, to. Nie, no, umówiliśmy się, nie? I jeszcze... Rozliczymy się, wiesz, później. Dam Ci trochę katalogów, naklejek, które zabrałem. Raz zbierałeś makulatury i trzeba było za Tobą nosić. Trzy torby katalogów. Ale mów dalej, jakie jeszcze te zrobiłeś wywiady, to jest ciekawe. Jeszcze mam wywiad jeden z człowiekiem, który się nazywa Kwiro. To jest izraelski youtuber, który też jest dosyć popularny w obecnych czasach. No oczywiście nie mówi po hebrajsku, ja też nie mówię. Znaczy on mówi po hebrajsku, ale wywiad zrobiliśmy po angielsku. Nie? Natomiast to idzie na angielski kanał, nie? To też idzie na angielski kanał, także zapraszam. Postanowiłem, że chyba trzeba zrobić napisy do Voga i też go wrzucić na angielski kanał. No jasne, pewnie. Bo teraz jest okazja, więc to tak. No i generalnie na tych targach no to po prostu...
nie jednego piętra nawet nie zdążyłem obejść, nie? Trzy dni tam byłem i stary, jednego piętra, wiesz, Boże, jakby bez kamerowania i bez kręcenia, to może byłoby tak, że rzeczywiście dałoby się to ogarnąć, natomiast tak to zupełnie nie do ogarnięcia temat i całkowicie w ogóle, no, przewielkie, więc jak mi tam mówili, ty mi mówiłeś, parę osób jeszcze mi powiedziało, a byłeś na NAM, a ja mówię, no nie, mówię, no to na NAM to byś już w ogóle nic nie obszedł, bo jest, po prostu jest cztery razy większe niż to prawda jest, że NAM jest już aż NAM tak... NAM jest ogromny, no. I na NAMie naprawdę, jakbyś chciał zrobić, wiesz co, na hali D, na tej takiej chyba, tak, na tej największej hali, na której jest sprzęt gitarowy, to żeby obejrzeć tam wszystko i zrobić zdjęcia i filmiki wszystkiego, no to tak tydzień to by ci było potrzebne, no może przesadzam, ale tam tego jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego jest poniżej hala E, na której myśmy się wystawiali, w której jest dużo sprzętu gitarowego też. I jest jeszcze coś takiego jak, nie pamiętam jaki to jest numer tej hali, ale obok hali D jest hala, na której jest dużo akustycznych instrumentów też, nie? No ale słuchaj, no wejdziesz na przykład na taki stand, nie wiem, Ibaneza, no to tam, to w ogóle sama ta przestrzeń jest ogromna. To samo z, wiesz, ze standami firm takich jak, nie wiem, Music Man. Oprócz tego mnóstwo efektów, mnóstwo wzmacniaczy, bardzo dużo takich butików, no. To powiem tak, no te targi teraz, czyli Guitar Summit 2019, na których byliśmy, no to rzeczywiście największe targi, jakie widziałem w życiu. No Holy Grail był też dosyć duży, ale to zupełnie inne. Nie był tak duży. Ale nie był aż tak duży, no. I to też zupełnie coś innego niż... Tam nie było wzmacniaczy. Niż tutaj, także to w ten sposób. No te wszystkie targi, które są w Wielkiej Brytanii organizowane, no to jest śmiech na sali w porównaniu z tym, gdzie byliśmy teraz. Co prawda było wiele instrumentów, które widziałem, chociażby całe drugie piętro, które jest... Tak naprawdę było takim małym Holy Grailem, bo tam się zebrało tak. To całe EGB, czyli European Guitar Builders tam Association, czy whatever, co oni są. No i tam rzeczywiście tych gitar takich lutniczych, pokminionych, które już w większości na Holy Grailu były, widziałem, ale było też parę takich, których nie widziałem wcześniej, nie? No ale to już kręciłem, jak już się zwijali. Bo już kręciłem właściwie do samego ostatniej minuty, jak oni już zapakowywali to w pudełka, bo nie zdążyłem po prostu tego zrobić. Nie? No, to widzisz, jaka to jest skala, nie? Natomiast... I to są trzecie targi, które oni robią. Ten Guitar Summit to był trzeci raz dopiero. Nie, no, zajebiste. Jak to się są, tak rozwija, no to super. Trzeba dodać jedną rzecz, która dla jednych jest plusem, dla innych minusem, że to są ciche targi. Tak, no. I mianowicie to, że nie mogliśmy za bardzo odkręcać wzmacniaczy. Robiliśmy to trochę po polsku, czyli po prostu na zasadzie, że cholera, ja tu przyjechałem sprzedawać, a nie żeby cały czas się ograniczać. No i mieliśmy fajne wzmacniacze Taurusa i troszeczkę musieliśmy tam naginać prawo. Dzięki czemu i tak nam się udało coś sprzedać, co jest bardzo fajne, ale no to jest utrudnienie. Chłopaki, ale, na przykład tam... Ale też było tak, że były te kabiny, do których się chodziło, no były, nie? Tylko wiesz co, jak idziesz do takiej kabiny i słuchasz gitary na słuchawkach, a tam na słuchawkach się... Tak. Nie, no ja słyszałem, to tam grali. Tak, były, no tak. Były te kabiny ze wzmacniaczami, nie? Aha, no to widzisz, no ja byłem w jednej, w której były słuchawki, no i były wzmacniacze, ale słuchawki, więc trochę to... To nie pomaga w sprzedaży instrumentu, moim zdaniem, to nie pomaga w... No nie, no gitara na słuchawkach to nie, no. No, trzeba po prostu uderzyć w te struny, posłuchać, jak to trochę w przestrzeni działa. Niemniej jednak, wiesz, targi były bardzo dobrze zorganizowane, łatwo było się tam dostać, nie? Bardzo fajna hala w takiej filharmonii. No, to też jakoś tak ale pomaga. Ładny domek. Co? Ładny domek na kółkach. Kamper. Teraz jest taka moda na te kampery, nie? Na kempery. Kampery. Zależy, jak to patrzeć. Mam kempera w kamperze, nie? Żałuję trochę, że nie nagrałem nic z Adamem Kozakiewiczem z Taurusa, bo to mega mózg jest. I tak fajnie się gadało poza kamerą. On trochę jest taki niemedialny i chyba nie lubi tego, ale generalnie jest, no jest mega mózgiem, jeśli chodzi o wiedzę i trochę żałuję, że z nim nie pogadałem. Ja myślę sobie, że będzie jeszcze okazja. Wtedy go złapiesz gdzieś na boku i pogadasz. Nie, no bo widać, że to jest człowiek, który jest też... Siedzi w tym głęboko, lubi to, co robi, zna się, interesuje się tam, wiesz. Widziałem go na przykład, jak stałem w kolejce do Paula Gilberta po autograf,
no to, to Adam sobie, wiesz, chodził po stoisku Ibaneza i na kemperkach sobie grał i sprawdzał sobie te kemperki, no, wiesz, kombinował. Także cały czas tam szuka, wiesz, cały czas patrzy, gdzie co można polepszyć, gdzie co się dzieje na rynku i takie, wiesz, no takie rzeczy są przyjemne, nie? No tak, tak. Że, no, nie, no, że widzisz, Adam nie stoi widzisz, w miejscu. Że, widać, no, że nie stoi w miejscu, że nie siedzi na laurach, nie? No, także, wiesz, ma dużo pomysłów i to jest taki, wiesz, geniusz moim zdaniem w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o projektowanie wzmacniaczy. Poza tym, no popatrz, facet zbudował Stomphead, nie? Ja wiem, że Stomphead jego był przed Blugiem jeszcze. Aha. Blug miał lepszy marketing w pewnym momencie. Ale ten Stomphead, który on pokazał na mesę chyba w 2007 roku, dostał nagrodę w ogóle. Nie wyróżnienie, tylko jakąś tam zwycięzca. Widziałem ten dyplom, nie powiem ci teraz już, które to tam jest, czy nagroda, złoty medal, wyróżnienie za najlepszy produkt i tak dalej, bo to się tam różnie nazywa, ale chodzi o to, że zostało to dostrzeżone jako nowoczesna konstrukcja, nowoczesna jakość i co najważniejsze, no bardzo praktycznie rozwiązany wzmacniacz, który wciąż jest analogowy. Przypomnijmy, że tam jest lampa, która steruje preampami i końcówką mocy, nie? Która faktem jest tranzystorowa, ale jest znaczy, tak zrobiona... Jest, końcówka jest tak zwana impulsowa, czyli impulsowa. W klasie D to jest, tak? Tak. To, co ludzie mylą, że to jest cyfrowa końcówka, no to, nie jest cyfrowa końcówka. Klasa D to są wzmacniacze impulsowe, no to jest taka pochodna tak jakby tranzystorowych rzeczy, ale trochę taka nowocześniejsza, dużo mniejsza, nie? No. Dlatego on mógł to zamknąć też w takiej małej obudowie tak naprawdę. Tak, jak najbardziej. No, Adam pewnie by opowiedział ci o tym wzmacniaczu na tylu płaszczyznach, że zacząłbyś go słyszeć inaczej. dlatego, że jak się z nim rozmawia, z Adamem, to on ma ogromną wiedzę na temat tego, jak dźwięk się generuje i jak gitarzysta to słyszy. To on też jest gitarzystą. Pamiętajmy, że Adam Kozakiewicz grał w zespole bodajże Jeep, który tam w Jarocinie występował. To nie jest człowiek, który po prostu zaczął sobie w domu lutować, wiesz, tranzystory z jakiegoś tam układu typu kit, nie? Zestaw. Mm-hmm. Tylko to jest facet, który ma duże doświadczenie. Poza tym wzmacniacze Adama są testowane w studiu Custom 33, dobrze mówię? Nie wiem, tam ale u Piotra Łukaszewskiego. No to nie? Kurde, jak to jest sprawdzane, porównywane do największych głów w studiu o tej klasie. No i przez gościa, który ma też konkretne pojęcie. Bo jednak Piotrek, ogromną wiedzę, jednak nie? Piotrek no to ma ogromną wiedzę na temat A Adam ma, że tak powiem, empirycznie potwierdzoną jakość swojego produktu, którą sam zaprojektował. To co więcej trzeba, żeby wiedzieć, że wzmacniacz jest naprawdę zajebisty, nie? No, masz to sprawdzone na wielu, wielu płaszczyznach, z wielu różnych kątów. Wiadomo, gitarzyści słyszą różnie i w różnych dziedzinach, albo w różnych sytuacjach ten wzmacniacz się pewnie też inaczej zachował, bo wciąż jest analogowy, jakby nie było, nie? Niemniej jednak uważam, że jest bardzo dobrze przemyślany i brzmieniowo też utrzymuje się wśród tej ligi wzmacniaczy, tych takich dużych, bo to jest duży wzmacniacz, tylko że w małej obudowie. No. No, dokładnie, no. I właśnie ciekawe jest to, że kiedyś oglądałem jakiś program jakiegoś youtubera, który porównał Taurusowy wzmacniacz z jakimiś mini-ampami. No gdzie mini-amp, który ma tam 10 W do 90 W tego wzmacniacza, tyle tylko, że obudowa była podobnej wielkości, tak? To coś tu jest... Coś tu było niezrozumiałe u człowieka, który testował ten wzmacniacz, no ale to pomijam. No, fajne. No i poza tym te efekty, które Adam robi, też mają fajne brzmienia, ciekawe brzmienia i wychodzą naprzód temu, co jest oczekiwane, zarówno w vintage'u, jak i w high gainie, jak i w klasycznym takim roku. Fajne, no fajne pomysły. No i do basu tam widziałeś, jak się ludzie tego przypalali. Ten wzmacniacz Vandal. On dostał nagrodę Premier Guitar tego amerykańskiego. Tak? Tak, wyróżnienie, nawet sam jakieś nagrody, to było napisane, wiesz. Że wzmacniacz roku czy czegoś, nie pamiętam, ale to było grube. To było coś takiego, co determinuje to, że to jest wzmacniacz topowej ligi, nie? Znowu, fajnie by tutaj było, gdyby był Adam, bo by wytłumaczył, jak on projektował system ekwalizacji tego wzmacniacza i na które elementy basiści zwracają uwagę, które są im potrzebne, nie? Żeby słyszeć pewne rzeczy lepiej. Mózg, wielki mózg, wspaniały człowiek, zajebisty człowiek,
A wracając do twojej produkcji, to co, ta gitara dla Jordana w tym momencie jest priorytetem, żeby ją skończyć? A planujesz jakiś, nie wiem, no mówisz, że bas chcesz zrobić, ale taki chcesz bas zrobić, jak to ten, który zrobiłeś prototyp, to jest już, jesteś zadowolony z niego, czy jeszcze znaczy, byś chciał pozmieniać w nim coś? Zbiera dobre opinie, patrz, jakkolwiek może to być rozumiane, że Billy Sheehan powiedział pięknie zrobione, bym mógł powiedzieć, bo chciał być miły. Myślę, że taka była trochę tam ale kurtuazja jednak. Była kurtuazja oczywiście. Nie miał też czasu, no wiem, ale zagrał na nim, tak? Ale zagrał i dał radę, tak? Mało tego, jak byłem na namie, ta gitara była grana przez różnych basistów. To można sobie na filmikach, nie u ciebie, ale u mnie na stronie, zobaczyć, ile tam osób było i jak różnych. I ta gitara zbierała bardzo pochlebne opinie od tych ludzi, którzy grają i są zawodowcy, nie? Tam był jeden facet, który ze Stingiem sesyjnie grał, no to kurczę, o czymś to świadczy, nie? Ale nie chcę tutaj się jakby tym, że tak powiem, za bardzo podniecać, znaczy, bo nie, no, to nie znaczy... Nie, no chodzi mi o to, czy taki bas będziesz robił, czy coś jeszcze będziesz w nim zmieniał, więc jeżeli chodzi o kształt tego basu, to tutaj jest wszystko jak należy. Co będę w nim zmieniał, w sensie idąc do przodu, no to na pewno wskazówki, które niektóre basiści mi udzielili, dotyczyły jakby obłości ergonomicznych tego basu, czyli tam z tyłu, wiesz, łatwiejszy dostęp do wysokich progów, tam coś było. Ktoś stwierdził, że za ostre kanty zrobiłem w miejscu, w którym gitara leży na brzuchu. I niektórzy uważali, że szyjka jest trochę za gruba. Zostawiłem ją za grubą, bo to jest tak jak z gitarami. Jedni będą chcieli mieć grubą, taką solidną szyjkę, a inni będą ją chcieli mieć cieniutką, nie? Wiem natomiast tak na 10... Łatwiej go obcinkować, niż go później pogrubasić. Otóż to. Więc dlatego zostawiłem tak. Natomiast tak, rzeczywiście jest to, są to te elementy, które będą tam poprawiane. Znaczy poprawiane, no to nie jest źle, tylko to jest po prostu, to wymaga teraz kolejnego kroku, żeby ale powiedzmy, to... że nie na 5x5 basistów się cieszy, tylko żeby było ich 8x5, nie? Ale te będziesz pracował na tym basie jeszcze, na tak, tym prototypie? Tak, no bo to jest prototyp, tak. Prototyp pozwala, jest jakby z założenia instrumentem, na którym się pracuje, czyli robisz coś, dajesz ludziom do uzyskania opinii, potem to zmieniasz, robisz to parę razy, aż wreszcie widzisz, że przyjmuje się tam jakąś statystykę, każdy ma swoją i w tej statystyce po prostu jak już inaczej, się trochę zaplątałem. Chodzi o to, że założyłem sobie, że jeżeli powiedzmy, że no 10x10 będzie zadowolonych, no to znaczy, że jest super, że już nie ma w nim co robić. Jak jest 5x10 zadowolonych, to znaczy, że jest jeszcze dużo do ulepszenia, nie? I teraz tych 5, którzy są niezadowoleni, zasugerowali pewne rzeczy, które są warte zrobienia. W związku z czym ja je zrobię. Jak będzie to, jak już będę, wiesz, zadowolony z tego basu i usłyszę, że powiedzmy 7-8x10 mówi tak, fajnie, no to wtedy, wiesz, będzie mógł powiedzieć, dobra, to jest to. Inna sprawa, że ja robię gitary customowe, czyli ręcznie robione pod ludzi, nie? Nie jest to seria, wiesz, nie jest to jakaś tam CNC wycinane. I w związku z czym każdy cały czas może sobie powiedzieć, że on chce taki bas, ale chciałby, żebym mu zrobił cieńszą szyjkę albo, nie wiem, żeby to była wersja czterostrunowa. No, to jest tak to wygląda. Natomiast ten prototyp będzie elementem, na bazie którego, miejmy nadzieję, będę mógł zbierać zlecenia na kolejne gitary. No i będzie zrobiony na tyle, na ile się da dobrze, żeby można było pójść... Na tym basie chcę zbierać doświadczenie. Czyli co, no. Gitara dla Jordana, trochę pracy z tym basem, a jakieś nowe modele z twojej, masz jakieś pomysły na coś nowego zupełnie? Jest jedna gitara, nad którą myślę od początku tego roku, która byłaby skierowana bardziej w stronę vintage, czyli nie tak jak robię teraz te gitary, które są bardzo takie nowoczesne, wiesz, te sześciopozycyjne przełączniki, tam jakieś preampy, serwa wbudowane w gitarę, wiesz, carbon fiber, nie? To teraz chcę zrobić i myślę o tym już od dłuższego czasu, nawet tam z kimś rozmawiałem, żeby usłyszeć jakieś wskazówki nad takim instrumentem, który by jednak miał w sobie więcej tego vintage'u, czyli jest kompletnie w drugą stronę, nie? Jakby poszukać... Co, jakiś Jazzmaster? Nie, żadnych takich badziewi. Bardziej chodzi mi o gitarę, która będzie nowocześnie ergonomiczna, ale będzie mogła zaoferować brzmienia bardziej takie klasyczne, bardziej takie, no wiesz, single, słabo outputowe humbuckery, może przełączniki, które pozwalają uzyskać różne połączenia, wiesz, jakieś... P90. P90 na przykład, to co Artek Dogiel, wiesz, lubi wkładać w gitary.
co u niego to fajnie brzmi. Wiesz co chodzi, to takie coś. Jest, B90 jest... pod gryfem to podstawa. No wiesz, no, to zależy dla kogo. No. Taka gitara jest teraz, że tak powiem, z prototypowych z pomysłów ode mnie stricte. A oprócz tego jest parę zleceń, które trzeba zrobić, nie? I skończyć. Więc to taki jest teraz plan tego działania. Nie wiem, słychać mnie? Coś tam słychać, będzie trzeba pewnie i tak podciągać. Na masteringu się wyrówna. Się wyrówna. Proszę pana. Panie Ksantypie. Czy warto kupować gitarę lutniczą? To jest takie pytanie, które ostatnio jest ściszyliśmy tą muzykę. Tak, czekaj. Muzykę. To jest takie pytanie, które się ostatnio pojawia w internecie. No. Są za nim argumenty i kontrargumenty. Wiesz co? Powiem ci od razu, jaki jest główny kontrargument. Aha. Główny kontrargument jest taki, że jak kupujesz gitarę lutniczą, nie wiem, za 5000 zł tam, czy cokolwiek, no, to automatycznie jej cena spada o 2500, w sensie o połowę, i jest bardzo ciężko ją odsprzedać. Wiesz, sprawa jest taka, że z gitarami lotniczymi, tak jak ze wszystkim, co jest zrobione na wymiar, będzie zawsze trudno to odsprzedać, z tego względu, że to jest zrobione dla jednej konkretnej osoby, na jeden konkretny cel lub dla osiągnięcia jednego konkretnego efektu brzmieniowego, komfortowego, estetycznego itd., itd. W związku z czym gitara lutnicza jest elementem, który jest instrumentem, który na pewno jest dopracowany w znacznie większej ilości detali, ale stricte i wyłącznie pod kątem danej osoby, nie? Na przykład, wiesz, dostęp do wysokich progów, czy wycięcia tutaj z tyłu, czy pod ramieniem, wiesz, to wcięcie, nie? No to powoduje, że... Nawet dobór koloru i estetyki. Dobór koloru i estetyki, też, tak, nie? Wiesz, no. To jest to, więc taka gitara jest zdecydowanie bardziej praktyczna i polecana, bym powiedział, osobom, które już są bardzo doświadczone w graniu, lub które szukają czegoś zupełnie innego, nie? Lub które mają po prostu jakąś taką dużą, większą wiedzę i wrażliwość na dźwięk, na to, co słyszą, jak chcą to słyszeć. Bo wiesz, bo w gitarach, które są robione na przykład w fabrykach, często gęsto trzema elementami, które determinują ten dźwięk, będzie osprzęt typu mostek, nie? Siodełko plus przetworniki. Plus, jeśli chodzi o brzmienie z gitary, z drewna, no to będzie to oczywiście podstrunnica z gryfem. Bo jak masz na przykład... coś tu jedzie, gruba sprawa. Więźniarze jadą. Ha. Bo jak masz na przykład korpus zrobiony z basłudu, basłud jest drewnem, które jest głuche. Jakbyś to popukał, to ono nie ma w sobie specjalnego brzmienia. Ibanez napierdala od 20 lat. No dokładnie, no tak, no ale dzięki temu, słuchaj, dzięki temu, jak to jeszcze pokryją poliuretanem, który w ogóle jest jak plastik, to już w ogóle się nie odzywa, ale zaletą tego jest to, że na 20 gitar 20 będzie miało bardzo zbliżony charakter brzmienia na sucho, a jak już dołożysz do tego ten sam sprzęt zrobiony z tego samego metalu i pick-upy te same, to gitary właściwie zawsze będą brzmiały tak samo, nie? Powtarzalność jest Będzie większa, bardzo nie? duża powtarzalność, tak. I wiesz, to jest jeden z tych elementów. Więc jak zrobisz gitarę, w której korpus jest zrobiony z mahoniu fidżijskiego albo afrykańskiego jakiegoś tam, nie? I do tego dodasz jeszcze klonowy gryf zrobiony z elementów klonowych i zrobione na przykład z dodatkami węgę, nie wiem jak się czyta, bo każdy inaczej to mówi nawet w Anglii, to wiesz, to nagle zaczyna gadać inaczej, nie? I jak do tego dodasz pick-up o średnim outputcie albo niskim outputcie, to one będą słyszały tą gitarę, nie? I to usłyszysz w głośniku. Rozmawiałem z chłopakami z Lundgrena, z tych pick-upów ze Szwecji, bardzo sympatyczni w ogóle ludzie. Mieli bardzo fajny system sprawdzania pick-upów, takie jakby szuflady, w które się wkładało w gitarę, ale to takie szwedzkie myślenie, wydaje mi się, praktyczne, bardzo mi się to podoba. To Ampeg wymyślił już, no. Nieważne, ale do czego zmierzałem? Ja z nimi rozmawiałem i mówię, że robię gitary lutnicze, w których często staram się pokazać w tych moich gitarach, że nie tylko brzmi mostek i przetwornik, ale też, że brzmi ta gitara i chcę, żeby to było słychać. No i rozmawiać właśnie, że to samo... Rozmawialiśmy z nimi na ten temat i oni mówią, to wiesz, to użyj tych pick-upów, one więcej usłyszą. Im więcej gainu dasz, tym po prostu zabijasz ten sound. Zresztą, co byś nie miał, jak dasz bardzo dużo gainu, to i tak to zasłoni, wiesz, całe to brzmienie. Natomiast to jak już wybrzmiewa gitara, czyli to,
co determinuje jej konstrukcję i pozwala rezonować i współrezonować w strunie, będzie oczywiście miało wpływ na to, jak długo ten dźwięk będzie wybrzmiewał i to pick-up wyłapie niezależnie od tego, czy usłyszy, jak gitara brzmi, czy nie. Wiesz, o co mi chodzi? No dobra, ale przecież jak robisz instrument, bo powiedziałeś o tej powtarzalności, czyli tak, w jakiś tam sposób instrumenty fabryczne są zrobione tak, że wiadomo, jak będą grały. Tak. A niestety no, przy gitarach lutniczych nie wiadomo, jaki będzie ten konkretny efekt. Nie wiem, czy jest taki lutnik, który potrafi... Nie sądzę, aby był na świecie lutnik, który ci potrafi w 100% powiedzieć, co z tej gitary wyjdzie, nie? Tak, natomiast pamiętaj o tym, że my jak dobieramy drewno, to bierzemy je, wiesz, w rękę i pukamy w to drewno i słyszymy, czy ono brzmi jasno, ciemno. I potem wiadomo, że oczywiście w trakcie obróbki zmienia się ten ton odrobinę i zazwyczaj staje się wyższy, no bo zmniejsza się objętość, wiesz, kawałka drewna. Niemniej jednak, mając tą świadomość, że to brzmiało mniej więcej w ten sposób i potem jak jest to już docięte do kształtu korpusu, tudzież, wiesz, szyjki czy podstrunnicy i słyszysz, że to dalej ma podobne parametry, możesz założyć, że uda się osiągnąć z suchego drewna, wiesz, w sensie z gitary z dechy tak zwanej, określony albo zbliżony do oczekiwanego sound, który potem można odrobinę podkręcić przetwornikami, nie? Na zasadzie, że dodasz, jeżeli gitara jest bardzo taka środkiem brzmiąca, wiesz, no to wtedy dodanie pick-upów, które mają więcej góry, zbalansuje to, nie? Rozumiem. No dobra, a jak jest z tym ciężarem drewna w stosunku do brzmienia? Ciężar drewna w no bo jest taki mit generalnie, że gitara to musi być ciężka i wtedy dobrze gra. Nie, nie jest. No. Bzdura to jest generalnie z mojej strony. Wiesz co, nie, słuchaj, to jest znowu, musimy się zastanowić nad tym, kto i jak co słyszy, nie? Faktem jest to, że dawniej jak pewna firma na G, która niestety, ale ostatnio używa buldożerów do kontrolowania ich brzmienia, stosowała drewno, które było fajnie wysezonowane, pochodziło z Hondurasu, to był mahoń. Było ono ciężkie, nie? Było ono dosyć takie solidne, dobrze wysuszone i to drewno brzmiało bardzo dobrze, bo po prostu jego struktura była dobra, ono już miało wszystko, co trzeba, nie? Było to ciężkie drewno, nie? Natomiast, wiesz, są gitary robione z drewien lżejszych i też dobrze brzmią. Tak trochę, wiesz, no, ja myślę, że tak. Kiedyś z takim kolegą lutnikiem przecięliśmy kawałek drewna, wiesz, kloc taki duży, nie? Sprawa była taka, że dwa kawałki z tego samego drzewa brzmiały inaczej, no. Waga podobna, ale brzmiało to inaczej, no. Tu pukałeś, było tak, tu pukałeś, było inaczej, nie? I wiesz, to nie do końca jest tak, że można polegać na tym, że waga drewna determinuje ten sound. No tu pewnie odezwie się teraz cała rzesza lutników albo ludzi, którzy czytają fora internetowe i raczej to jest ich wiedza, którzy mówią, że nie, że nieprawda, że to ma znaczenie i takie tam inne pierdoły. No okej, macie prawo, mówcie sobie co chcecie. Z doświadczenia tego, które mam, wiem, że na przykład wiem, że waga drewna może kompletnie ściąć górę, nie? Użyłem kiedyś do gitary sapili, to jest często mylone z mahoniem afrykańskim drewno, które no, podobnie wygląda, ale nie jest mahoniem. Jak się popatrzy w tamtą całą dendrologię, to okaże się, że to są inne gatunki. Niemniej jednak wygląda podobnie, ma bardzo ciemny kolor, bardzo gęstą strukturę, jest cholernie ciężkie, wybrzmiewa i rezonuje fenomenalnie. Natomiast góry tam nie słychać w ogóle. Rozumiesz, w ogóle, nie? No i pytanie, no jak chcesz mieć wybrzmiany dół, wybrzmiane basy, środki, nie? To jest super drewno do tego, ale żeby nie stracić jasności soundu, trzeba dodać coś, co ten sound podbije. Klon najczęściej, łęgę, może nawet palisander, bym powiedział, w niektórych momentach może bardzo pomóc to podciągnąć. Nie, bo gadałem wczoraj z tym Patrykiem Jamesem Eglem. To? No wiesz, no, człowiek z wielkim doświadczeniem właśnie i on powiedział, że im najbardziej zależy na tym, żeby gitara była właśnie lekka i żeby nie była ciężka, że nawet robią, mają taką specjalną wagę, że jak dobierają, znaczy jakieś tam proporcje sobie, wiesz, mają, że jak na etapie dobierania drewna no, już łączą ze sobą te kawałki po to, żeby nie przekroczyło to jakiejś wagi, żeby nie musieli robić, wiesz, tych komór, żeby, aha, nie pamiętam ile on tam mówił, ale chyba 6 do 7 chyba, nie, chyba 5 do 6 funtów, znaczy
złotych, kurwa, no nie, no, tam no, po polsku. Pounds, no, no to jest tak, funty, no. Tak, no. Czyli tam około 3 kilo mniej więcej, że ta gitara ma ważyć najwięcej i że to jest górna taka granica. Także nawet jak dobierają właśnie kawałki drewna, tak jak ty mówisz, że jeden może być, wiesz, z jednego kawałka mogą być dwa różne rzeczy o różnej gęstości, to że już na tym etapie produkcji dobierają te kawałki tak, żeby te gitary nie były, wiesz, za ciężkie, bo zależy im na tym, że raczej starają się nie chamberować, ale że wolą, żeby była lekka ta gitara. A jak jest z tym chamberowaniem? To robi się solid body, no bo jak robisz Gibson, dziury po prostu w solid body. No tak, body, ale Gibson no. właśnie chamberuje, no to to są jakieś dziury, które, ale ładny widok, zobacz, jak z Windowsa. No. Albo jest tak, że wiesz, że te dziury tu są jakoś akustycznie wymyślane, czy to jest randomowo, nie ma to znaczenia, no bo Gibson ma chyba 7 rodzajów tego chamberowania. Jest od tak, takiego jak... sera, wiesz, że natkają dziur, no. Bo takie trójkątne, wiesz, ułożone, słuchaj, jakieś tam specjalne wzory. Sprawa jest taka, Artur znowu na przykład mówił, że ma jakiś tam wymyślony swój. Chamberowanie ogólnie robi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką robi, to zmniejsza wagę drewna, zmniejsza wagę gitary. A drugą rzecz, jaką robi, to powoduje, że instrument jest głośniejszy, bo jakby nie było, tworzysz przestrzeń akustyczną, w której się ten dźwięk odbija, nie? Jest takie coś, że gitara z chamberem od razu słychać, że ona brzmi trochę bardziej żywo i trochę bardziej głośno. No to tak jest. Kiedyś wiem, to ma wpływ przy przetwornikach? Podejrzewam, że ze względu na to, że nie ma otworu rezonansowego, mówię słowo podejrzewam świadomie, że nie ma otworu rezonansowego, nie ma tego za bardzo tego efektu sprzęgania. Jakbyśmy zrobili otwór rezonansowy, to podejrzewam, że wtedy to by sprzęgało o wiele bardziej, nie? Miałem kiedyś w rękę dwa Music Mana Axis, jeden z chamberowaniem, drugi bez chamberowania. Żaden tam nie sprzęgał, czy nie robił właśnie tego takiego feedbackowego efektu na scenie przy dużych hałasach. Natomiast ten z chamberowaniem od razu dało się usłyszeć, że gitara się odzywa inaczej, nie? Że ten solid body brzmi jednak jest bardziej zamknięty ten dźwięk, nie? Tak to było. Natomiast czy to ma wpływ na co? Na przetworniki zadałeś pytanie, tak? No tak. Na dźwięk, który wychodzi do wzmacniacza, no. No na pewno, jak masz słabe outputowe pick-upy, to one to usłyszą, że gitara ma inny charakter. Tylko teraz tak, to słabo usłyszysz w studiu. Słabo outputowe, czy niezawoskowane? Nie, słabo outputowe, mówimy przez takie pick-upy, które nie tworzą dużego gainu, tylko są naprawdę nie mają, jakby to powiedzieć. No masz jakby, przetworniki są podzielone tak ogólnie, nie, upraszczając, na trzy grupy, na te takie low output, takie, wiesz, vintage, starego typu, które nie miały bardzo dużo gainu, jedyne co, tak najprościej mówiąc i tak bardzo, bardzo to spłaszczając trochę, no to mają po prostu, nie mają buczenia, brumienia, nie, takiego jak o humbuckerach jakby, no, teraz. No, bo tak. Natomiast jak potem masz medium outputowe, gdzie są, wiesz, różne grubości kabla, różne ilości zwojów, a także czasami są te zwoje nierównoległe, czyli że inaczej się to, że masz dwie różne cewki, które dają różne tam efekty brzmieniowe, odwracane fazy, cuda, bajery, nie? No i masz te high gainowe takie, że po prostu włączasz to i to, wiesz, na czystym kanale brzmi jak telefon, ale dodasz przester i to się od razu wtedy robi świetna, taka fajna tekstura, no nie? Tylko że te ostatnie zazwyczaj same w sobie już generują tyle mocy, że nie, no bo nie to jeszcze jest tego, też to tak, jest to, co powiedziałem wcześniej. Im mniej zawoskowania, tym więcej taki pick-up, wiesz, to, mikrofonuje i zbiera też tą deskę. Tak, oczywiście. Mam w gitarze jednej pick-up, który jest w ogóle niezawoskowany. No i słychać to, że wiesz, że gra ta gitara, że tą deską też to gra. To co mówisz, taki, to jest konstrukcja przetwornika, nie? A im jest to, taki nowocześniejszy, tak. Wie, no to one są tak już tam zalane, zaciśnięte tymi żywicami, albo nawet, wie, nie wiadomo, czy powiem, że oni się do końca nawet woski używają. To już jest, wiesz, nie ma tego mikrofonowania, tylko jest sam ten drut, sama ta elektryczność. Słuchaj, to co mówisz, to jest konstrukcja przetwornika i właśnie to jest jeden z elementów, który determinuje, czy pick-up jest słabo, średnio, czy wysoko outputowy. I teraz, dokładnie, to wtedy on mniej lub bardziej mikrofonuje, tak wracając już do meritum, nie? Że w zależności od tego, jaką konstrukcję się przyjmie, to osiągamy taki albo inny efekt. I wtedy, jeżeli mamy ten słaby output, to wtedy będziemy słyszeli, wiesz, więcej tego drewna, więcej tej gitary i wtedy jak ona rzeczywiście ma ten chamber, to może to być słychać w konkretnym wzmacniaczu bardziej, w innym mniej. Oczywiście mówimy to, że to jest komfort gitarzysty, który to usłyszy i sprawa pracy w studiu, w którym można to wyselekcjonować, bo jak, wiesz, gitara jedzie na stadionie, to nie słyszysz tego tak bardzo, no, w ogóle.
To jest po prostu kolor brzmienia, jaki zespół sobie stworzył i tyle, nie? No ale to, tak to jest, więc tak to jest z tym chamberowaniem. Natomiast kształty tego chamberowania i różne rzeczy mogą mieć wpływ na to, gdzie jest środek ciężkości przełożony, prawda? W sensie, żeby zbalansować lepiej gitarę. No i, ale tego nie wiem, bo nie eksperymentowałem za dużo z chamberowaniem, w sensie takich różnych wynalazków. Może mieć wpływ na to, czy podbijasz środek, czy dół, odrobinę, czy to, gdzie to ustawisz. Czyli nie, zrobiłeś żadnej gitary z chamberem swojej? Swojej nie, zrobiłem jedną basówkę, w której ktoś mnie poprosił, żeby był po prostu otwór z dwóch stron. Tam z jednej strony na elektronikę, no to naturalnie tworzy się przestrzeń, a z drugiej strony, żeby to było takie symetryczne, bo chciał, żeby gitara była trochę lżejsza. Mhm. I udało nam się to osiągnąć dzięki właśnie wycięciu takiej dużej rzeczy. No, gość jest bardzo zadowolony z brzmienia, z tego, jak ona, wiesz, się odzywa, jaka jest żywa, wiesz, ta basówka. No i... Zobacz, jak ładnie. Co? Zobacz, jak ładnie. No, jesień, ale taka piękna. Niemiecka złota jesień. Tak jest. Nie no, ślicznie, kurczę. Żałujcie, że tego nie widzicie. Piękne kolory. Ale pięknie są... jest, pięknie. I co, będziesz stosował przetworniki Lundgrena w swoich? Na pewno tych? Spróbuję, bo to, co tam usłyszałem, mi się podobało, nie? Jest fajny charakter tych takich pick-upów. Model M6, M7, M8, to są te tam takie bardzo mocne, ale też mieli coś takiego nowego, co się nazywało... Ojejku, mam to na kartce zapisane. Jakiś taki nowy pick-up, jakiś taki Spring, coś tam. Brzmiał bardzo fajnie, zwłaszcza ten na podszyjkę. Miał taki bardzo jazzowy sound, taki wiesz, ładny, ciepły clean, taki bardzo dużo dynamiki w tym cleanie było, był nie był taki tłusty, ani nie był taki płaski, nie? Aż mi się przyjemnie grało. To było oczywiście na tamtej testowej gitarze, nie wiem, jak się to zachowa w gitarze z konstrukcji neck through body, czy w gitarze zrobionej z innych gatunków drewna, ale to, co tam miałem okazję usłyszeć, no to było bardzo, bardzo fajne. Ile ci zostało gitar do sprzedania po targach? Jedna. No. Te były udane, wiesz? Na mnie było tak dobrze jak tutaj, muszę ci powiedzieć. I co, jaka następna? Jakiś eksperyment, czy dalej swoją linią? Wiesz co, nie, muszę skończyć ten karbonowy instrument. No. Wiesz, no, czy technicznie gitara jest zrobiona, teraz pracujemy z Jordanem nad estetyką tej gitary, bo to jest w ogóle tak, że są dwa prototypy, które zrobiłem dla Jordana Rudessa, nie? Z Dream Theater. Pierwszy prototyp zaprezentowałem mu na NAMM Show w tym roku i on go przetestował, będąc u mnie na standzie, pooglądał, popatrzył, pograł na tym chwilę i poprosił o zmianę profilu szyjki plus zaproponował zrobienie inlaya tego takiego, który Mika Tyska zaprojektował, Mr. Fastfinger, nie? Aha. Zaprojektował, żeby to zrobić na podstrunnicy i wybraliśmy zamiast klonowej, wybraliśmy palisandrową podstrunnicę do jego gitary. No więc zrobiłem drugi prototyp, który zawiera już te wszystkie elementy i zawiozłem mu ten prototyp do, jak oni byli tu w Europie na trasie, spotkaliśmy się w Gendawie, Gent. Gdzie pogadaliśmy trochę z Jordanem i on tą gitarę zobaczył, pooglądał, powiedział, że to już jest blisko, że podobały mu się detale typu, wiesz, ta podstrunnica. W inlayu zaproponował jedną zmianę, która może dać trochę takiego nowego powiewu, bym powiedział, nie wiem, estetyki. No i poprosił, że pomimo tego, że zmniejszyłem profil gryfu, to chciał jeszcze mniejszy, w związku z czym zrobiłem to na tym profilu jakiś koleś w samochodzie marki Polak. B się śpieszy. Świecił ci światłami? Nie, siedział na dupie. Przecież się nie da inaczej jeździć, nie? I tak go dwa tiry zablokowały. Kretyn. Albo ma sraczkę, słuchaj, się śpieszy do toalety. Może tak być, nie? Popatrz, nie, obestrać sobie taki samochód. Nie, wymień. Bardziej na prawo już się nie da zjechać, w lewo już się nie da zjechać. A te taci tiry teraz tego trenują, no. Kurde. No, ciśnij. Dawaj, jedziesz. Gacie posrać. Dawaj, Malina, jedziesz. Ale wracając do tematu, no i robimy te... zrobiłem ten drugi prototyp, ten...
Jordan poprosił o to, żeby mu jeszcze bardziej tą szyjkę zmniejszyć, no to zrobiłem to na prototypie numer 1, podczas gdy ten prototyp numer 2 on wtedy sobie miał na tej trasie i tam sobie na tym grał, jeszcze tam wpadł na parę innych pomysłów, takich już naprawdę drobnych. I, no i to mu zrobiłem, wysłałem mu tam do Nowego Jorku. Teraz on ma ten prototyp ze sobą na trasie tam po Ameryce, tam parę dni temu grali w Kentucky, teraz chyba, nie wiem gdzie oni teraz grają, muszę zobaczyć. No ale jak z Jordanem rozmawiałem, no to właśnie mówił, że w sensie profilu, w sensie rzeczy takich jakby komfortowych to już jest ok. Natomiast zaproponował, żeby zrobić brokat taki jakby na tym, na gitarze, no to zrobiłem to na tym prototypie 2, który widziałeś, nie? A teraz na targach. Bo wziąłem tą gitarę, żeby pokazywać ludziom, że takie coś będzie niedługo dostępne. No i... No i to jest jeszcze kwestia, nad którą pracuję, taka właściwie ostateczna, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Jakie jest określenie... No właśnie, jakie jest określenie obciachu w amerykańskiej, no, w amerykańskiej kulturze? Żeby to nie było Las Vegas. Serio, no? To jak w Polsce się mówi, że jest wiocha albo obciach, to w Ameryce mówi się, że jest Las Vegas. No dokładnie, że jest do tego stopnia przesada, nie? Więc... Musiałem uważać. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem przyzwoicie, nie? Ten nie, jest brokacik. Tak, no jest delikatnie widoczne, ale wie, no nie ma Las Vegas, nie napierdala po oczach, więc jest git. No. Jak się pracuje z takim carbon fibrem? Inaczej niż z drewnem? Trochę tak, bo przede wszystkim jest taka historia, że no, to nie jest materiał, który wybacza tyle błędów, co wybacza, wiesz, drewno, nie? O. W drewnie można, wiesz, jak zrobisz mały ding, nie? Jakąś tam wgniecenie, to można to naprostować przy użyciu żelazka i, wiesz, i pary. Czy można coś ściąć trochę inaczej, jakby ta masa drewna ciągle tam jest i w niej można coś rzeźbić, można czasem coś dokleić, dodać. Tutaj w włóknie węglowym przede wszystkim, wiesz, to nie jest tak, że to jest solidny kloc włókna węglowego, tylko to jest po prostu ścianka o grubości jakiejś tam 2-3 mm, może mniej. Więc jak przejedziesz za daleko, no to potem jest dziura i trzeba tą dziurę łatać, wiesz, naklejając kolejne warstwy włókna węglowego i tam, wiesz, z żywicą. A te HTWE też były tak robione jak tak. Te swoje, że, z takiej, że to taki był egzoszkielet, tak jakby, bo mi się wydawało, ja nie wiem, jak oni robili gitary. Że one są takie cięższe, czyli że tak jakby były, wiesz, z takiego kloca tego. Wiesz co, nie, carbon fiber, no to jest cienkie płótno takie, wiesz, no. Aksamitne bardzo, jak się go dotyka i bardzo delikatne. Dopiero w momencie w reakcji z żywicą to się staje twarde no. I ilość tego warstw, tego włókna węglowego determinuje jego twardość, wytrzymałość i odporność na różne czynniki, nie? No teraz pytanie, jak się z tym pracuje? No wiesz, najpierw trzeba zrobić formę, w której wkładasz te warstwy włókna węglowego i pokrywasz je żywicą. I kładziesz tych tam warstw ileś, nie? Ile chcesz. Każdy będzie miał swoją recepturę na to. Potem jak się wyciągnie to z tej formy, no to trzeba to złożyć. No i wykończyć, czyli wiesz, obrobić, poszlifować tu, tam, siam. I to już nie jest przyjemne, bo szlifowanie włókna węglowego, wiesz, to jest bardzo niezdrowe też. To nie są cząstki, które... To są bardzo małe cząstki. Jak to wejdzie w układ, to tak trochę nie jest to za zdrowo, nie? No i jak to no ja używam maski, no. Odciągu, wiesz, tam jakiegoś odkurzacza. A w rękawiczkach też to oczywiście, musisz robić, tak? No bo wiesz, to jest bardzo drobne, jak się to piłuje, nie? I nieprzyjemne takie. Natomiast wiesz, gitara sama w sobie potem no, jest bardzo ciekawym instrumentem, bo jego brzmienie, jak widziałeś zresztą, jest jasne, szybkie. Szybki ma ten taki odzew, nie? Bardzo, bardzo, bardzo taki... No ale teraz taka droga, wiesz, taka sama z deski jest taka trochę akustyczna przez jest to, akustyczna, że jest takim... Jest pusta, nie? W środku. Jest takim, i to jest też dosyć ciekawe, no ale tam wsadziłeś EMG aktywne, no. Więc raczej takie przetworniki, które tego nie zbierają, to raczej jest już ta praca struna mostek, tak. Struna mostek korpus, ale byłoby Poznaniak. No byłoby nieprawdą powiedzieć, że carbon fiber jakby nie rezonuje, bo ma rezonans, ma swoje wybrzmiewanie. Nie jest tak długie, jak zauważyłem, jak gitar drewnianych niektórych, ale no też rezonuje, też się a części. A ta podsunica jest z drewna, czy tak, też w tej gitarze, w którą zrobiliśmy... Z jakiego drewna? Z palisandru. Aha.
Cieszysz się, że z powrotem można używać palisandru w gitarnictwie? Wiesz co, zawsze można było używać, tylko że była ta panika związana z sightless, tak? Do 20 kg mogłeś to przewozić w tej z powrotem, a jak to było zrobione, no to, to można było z tym jeździć. Problem był na, polegał na tym, że niektóre, że sightless było odgórną jakąś tam dyrektywą, nie? Ale każdy kraj indywidualnie się do tego ustosunkowywał. Tak przynajmniej mi powiedziano przez telefon, jak rozmawiałem z kimś w sightless w Szwajcarii. Więc jak leciałem do Ameryki, to wziąłem ze sobą potwierdzone listy od ludzi, którzy, od których kupiłem drewno, żeby nie było, że to jest jakieś lewe albo, wiesz, kupione nielegalnie. Ale nikt nawet na to nie patrzył. Nawet nikt na gitarę nie patrzył. Zobaczyli gitara, do widzenia, dziękuję. Nie było nic takiego, co mogło być problemem. Kolejna sprawa jest taka, że jakbyś miał nieobrobione to drewno, czyli na przykład klocek ważący te 20 kg czy ileś, no to wtedy mógłby być problem. Tylko że klocek palisandru, który waży 20 kg, to nie jest mała rzecz. No. Nie? Ja rozumiem, że wprowadzając te informacje, wiem, że w Niemczech to było dosyć takie restrykcyjne. Wiem, bo niektórzy ludzie, którzy mieli jakieś stare instrumenty, zwłaszcza tam niekoniecznie gitarowe, ale na przykład takie jak skrzypce, czy tam jakieś, nie wiem, nie będę teraz mówił, które, były obawy, że to może nie przejść i nie brano tych instrumentów na trasy w jakieś tam koncertowe czy coś, nie? No to wiesz, no, dużo było z tym problemów dla instrumentalistów, dla lutników, dla gitarzystów i ludzie po prostu pewnie nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Inna sprawa, że to ponoć do końca nie było tak uregulowane, no. tak jasne, jak jasne mogłoby być. Niby były wytyczne, ale... Ja tam słyszałem, że wiesz, że celnik miał prawo pobrać próbkę drewna i tak, zatrzymać instrument, wiesz, ale wyciąć kawałek z tam na przykład z podstrunnicy, wiesz, że no... Teraz co wyobrazić, ktoś wycina dziurę w gitarze, żeby sprawdzić, czy to jest... Pan samochodzik i templariusze. Dobre jest, teraz deszcz pada, to do środka naleje. To wygląda trochę jak rower wodny przerobiony na auto. No wiadomo, że jest to buggy, czyli samochód plażowy. Śmieszna sprawa, bardzo mi się podoba. Silnik w ogóle tutaj odsłonięty, no jest niezła czapa, nie? No nic, oglądajcie filmiki o gitarach, mi tu telefon wymięka na deszczu.